Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Dzisiaj gramy ponownie Tapsa i kontynuujemy kampanię Good Faction. No i zobaczymy fantazy Good Faction i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Tutaj mają bardzo dużo kanonów i trzeba jakoś je pokonać. No a wiadomo, najlepsze na takie jednostki, które na przykład balisty lub coś w tym pokroju, trzeba ich obrzucić po prostu. Czym? Liczbą, oczywiście, że liczbą, kolorowe moje misie kochane przed telewizorkami. Trzeba ich obrzucić tym liczbą, trzeba ich tutaj zatłuc. Tutaj patrzcie, szybko w kasteciarze, tutaj już wszystkie kanonki rozciupają. Tutaj został tylko kapitan, ale kapitan nie da rady sobie z dużą przewagą liczebną kasteciarzy i pani młotkary. Dobra, tutaj mamy znowuż armię dosyć potężną. Moim zdaniem dobrym pomysłem byłoby strzelanie do nich przez specjalnych książkowych menów, no i atak z wielu stron młotaczami i atak właściwie rzecz biorąc kastecowcami. I tutaj szybkie lasery w królową jedną, już jedna królowa tutaj to stała, ale tutaj nasi książkarze nie dają za wygraną, już jedna królowa odleciała chyba, tak, jedna królowa jest już martwa. Tutaj dostają przeciwnicy i laserami, i młotami. I teraz królowa, która podskoczyła, ale niestety nie będzie miała duży problem, bo praktycznie rzecz biorąc została sama na dwóch książkarzy i no powiedzmy, że dla niej to się dobrze nie skończyło. W każdym razie mamy teraz Evil Faction. Mamy Evil Faction i mamy Swordsman Masterów. Mamy Swordsman Masterów. Mamy także wampiry. I to nie jest taka, nie w kij dmuchał armię. Może jeszcze coś jest pod. Zobaczmy. Nic pod nie mam, no dobra, a tutaj gdzieś ukryte z tyłu nie ma też nic. Dobra, no to w takim wypadku możemy posłużyć się dobrą taktyką o nazwie rzucacze i paru rozpraszających kastetowców. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Rzucacze powinni sobie poradzić w tym sensie, że rzucają oszczepami, które powinny tam trafić. O nie! Ojeju, szybko, goście z mieczami! Dobrze, tak jest! Bardzo ładnie sobie poradziła moja armia. I teraz walczymy niestety przeciwko Reaperom, dużej liczby to Reaperów jest. Dlatego my tutaj ustawimy specjalnych oszczepników na rogach, żeby mogli tam sobie ich porzucać. Tutaj także urzucimy gościa z książką i tu rzucimy gościa z książką. Tutaj damy dwóch gości, którzy nam dadzą trochę czasu, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo ładnie sobie strzelają, rzucają ci moi oszczepnicy. Niestety jeden gościu wylądował w niezbyt dogodnym miejscu. Książkarze próbują wyeliminować bardzo niebezpiecznych, Oj, ktoś tutaj został zaczepiony. Może tak. Za dużo gości z książkami, za dużo tych oszczepników może troszeczkę dałem. Wystarczy nam chyba w sumie dwóch tutaj oszczepników. Tutaj troszeczkę więcej tych oszczepników bym dał. Może ostatecznie tutaj pan elefant by się przydał. Bo w sensie pan elefant ma to do siebie, że on też rzuca. No, pudluje ewidentnie, bardzo często pudluje. Ja tutaj się zaopiekuję książkowym menem. I trafiłem nie tego, co chciałem. Dobra. Szybko strzelajcie w złych tych. Oj, strzelają we mnie. Oj, nie, spaliłem się. Dobra, słoń nie był dobrym pomysłem. Kto by się domyślił. Dobra, to jest jednak troszeczkę bardziej skomplikowane. Jeden książkarz ewidentnie wystarczy. Tutaj ewidentnie potrzebujemy tych, może po prostu większa liczba młotarzy. I teraz zatrzymamy tutaj sobie szybko, weźmiemy tego pana i szybko skierujemy nasz ogień na pana Creepa. Jeden już padł. Tutaj szybkie wsparcie. Dobrze. I teraz możemy się zająć łucznikami z tamtej strony. Tutaj szybki boom, boom, boom. I want you in my room. We're gonna spend this time together. I coś tam ever. W każdym razie tutaj już laser zrobił swoje. Orbitalny laser zniszczył przeciwnika. Tutaj mamy troszeczkę inny problem. Tu mamy mianowicie problem, że mamy no, wolne dosyć jednostki przeciwnika, ale są one dosyć potężne. I musimy na nie mocno zwracać uwagę. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby danie gości z książkami. Dlaczegoż?
bo oni mogą naprawdę na dosyć duży zasięg strzelać. Naprawdę, oni nie potrzebują stricte rzecz biorąc żadnego zasięgu. Tylko tamci oczywiście podchodzą, bo są głupi. Ale potrafią naprawdę na bardzo daleki zasięg zlikwidować praktycznie rzecz biorąc każdego przeciwnika. Wystarczy wycelować tylko w odpowiednich przeciwników i lasery same dokończą całą sprawę. Dobrze, co tutaj mamy? Mamy koniarzy albo koniary, nie, no to są koniarze raczej. No i co tutaj zrobimy? No oczywiście dalej damy książkowych menów, tutaj damy tarczowników, no i damy troszeczkę oszczepników. Plan jest taki, że my bierzemy książkowego mena, celujemy tam i robimy. Dobra, tamci robią jakieś dziwne uniki. Okej. Dobra. Nie złapał mnie na lasso. Dobra, mamy nakierowywane strzały, pamiętajcie. Oła, ale mnie stratował. Oj. Tak, wystarczy jeden, mi się wydaje. Potrzebujemy jednego jeszcze młotka. Potrzebujemy jednego tego i jednego książkarza. Tu zatrzymujemy. I strzelamy. Dobra, podręczne lasery, jeden padł. Tutaj tego nakierujemy na niego. Cyk. Żeby nie ciągnął naszych. Dobrze. I tam jednego trafiliśmy. Teraz trzeba tylko pozbyć się niebezpiecznych czarnoprochowych strzelców. Dobra, i tam powinni sobie poradzić młociarze. Tam zaciukali, zamłotowali tego okropnego strzelca. No i mamy Legacy Faction. I mamy coś niedobrego. Mamy szarżowników, mamy pezantów, bokserów. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby w tym przypadku nie używanie single jakby modelów. Tego powodu, że mamy czarodziei. A te czarodzieje mają to do siebie, że oni bardzo łatwo jakby zaciepują przeciwników. A my jakby walniemy tutaj książkowego człowieczka, weźmiemy go i ciepniemy książką czarodziei. Dobra. Jakby najważniejsze, żeby nie mieli szarży. Dobra, cyk i prosto w czarodzieja. Super, i teraz zostawimy to bokserom. Ciul, że dostał laserem, ale jest nasz bokser, stał się lepszy, a lasery już stamtąd spadały. Dobrze, co tu mają? Mają pikemenów, rafaonów i czołgi. Niedobrze, bo my potrzebujemy trochę czasu, żeby naładować tego gościa. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby rzucenie faktycznie kilku tutaj, z kilku stron, tutaj książkowych menów, tylko że oczywiście w odległości, i więcej tych, i jakiś tutaj jeden gościu. I teraz tak, zatrzymajmy, weźmy go i tutaj nakierujmy laser na czołgi. Czołgi są priorytetem. O nie! Jezus Maria, to było potworne, dobra. Inny sposób polega na tym, że rozproszymy armię kastetowców. Przez co oni nie będą się zbytnio interesowali moim biednym aniołkiem. Tylko będą się interesowali tym. I teraz najważniejsze jest to, żeby książkowym gościem wyeliminować czołg. Dobrze. Tutaj. Cyk, szybko w czołga. Nie, w czołga miało być. Dobra, tamten trafił, zginie oczywiście, ale może wyeliminować czołg. Dobra, laser, szybko. W czołg wybuch, dobra, super. Dobra, i tutaj został jeden czołg? O nie. Nie! O mój Boże, ale go ciepło. No cóż, książka nie pokonała czołgu, ale było blisko. Więc tutaj spróbujemy jeszcze raz, tylko nie podchodź zbyt blisko czołgu. Dobra, ten czołgista ewidentnie chce nas zaciepać, ale... Dobra, z daleka. O, trafiłem w jakiegoś halabardzistę. Plus jest tego taki, że nasz się gościu teleportował już i zamienił się w aniołka w sensie.
I bardzo ładnie czołgi zostały z dwóch stron przez anioły. I jest super. Jest super, w sensie przez anioły, przez aniołka. Aniołek go stopował. I nasi ulubieńcy, czyli książkowi menu, po prostu zastrzelili ten czołg laserami z niebios. I tu anioł zniszczył. I patrzcie, tu nawet halabardziści byli, tylko oni powiedzieli: o nie, czołg tam wybuchł. I padli. W każdym razie to jest koniec fantasy, no, good faction, coś w tym stylu. No i w następnym odcinku chyba zrobimy evil faction, tak? Bo ewidentnie ja tam kiedyś zacząłem i robiłem te evil faction, ale ostatecznie żeby nie skończyłem. No i mam właśnie zamiar skończyć przy was te evil faction, fantasy evil faction. I potem na samym końcu skończymy to simulation, zrobimy symulację. Potem zrobimy jakieś może turnieje, mody, who knows. No i w każdym razie zapraszam was do dawania mi wyzwań, ponieważ już spłynęło kilka wyzwań. Jedno jest znamienite, żeby tam pokonać czołg Da Vinci i nowoczesny czołg, używając tylko 5000 golda. No i może właściwie rzecz biorąc, zróbmy ten challenge. Zróbmy ten challenge na mapie symulacyjnej jakiejś. Może jakiej tutaj mapie symulacyjnej fajnie by było. No, nie, jakiś tam simulation bridge, może nie, może nie, może jednak zrobimy to na jakiejś fajnej mapie, na przykład Legacy, tak, bo stąd wzięte zostały czołgi. No i mamy tutaj, wedle challenge'u jest stwierdzenie, że powinienem użyć czołgu. Czołg jest gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to była taka jedna z droższych jednostek, a nie, bo no, to się odblokuje w Legacy. Wait, tutaj, i tu jest ta droższa czołg. I mamy jeszcze jedno, czyli mamy mamy mieć jeszcze renesans. Gdzie jest mój renesansik? Tu jest. No i mam pokonać te dwie jednostki, używając tylko 5000 golda. Tylko 5000 golda. Dobra, problem nie będzie z tym. Problem będzie z tym czołgiem. Mamy plus tego, że to jest dosyć duża mapa. Więc dlatego też może ją wybrałem, who knows. I mamy ten plus, że musimy tylko zlikwidować ten jeden czołg, ten drugi nie jest dużym problemem. I teraz, żeby to zrobić w jakiś inteligentny sposób, zamrozić oba czołgi, to jest fajna taktyka. To jest fajna taktyka, znakomita wręcz, bo nie wiem, ile tych Ice Archerów będę mógł dać, ale no 5000, więc zobaczymy, ile to wyjdzie. A dobra, nie mogę. Dobra, no i zobaczymy. Ci Ice Archerzy, bo tam kliknąłem. Ci Ice Archerzy powinni spowolnić przeciwnika. Tutaj pierwszy już padł, ale ogólnie rzecz biorąc, oni nie trafiają w ten czołg. To w ogóle nie działa na to nie działa chyba na tego czołgu. To nie działa na czołgusia. To nie działa na czołgusia w żadnym stopniu. Czołguś no w żaden sposób nie reaguje. W każdym razie w takim wypadku to nie wyjdzie. W takim wypadku to nie wyjdzie. Coś, jakiś inny plan. Łuki też nie wyjdą. Mamut jest dobrym pomysłem. Ale poczekajcie, może jest na to sposób. Poczekajcie, to zrobimy to inaczej. Postawimy kilku halflingów. I pytacie, dlaczego halflingów? Już tłumaczę. Halflingi są tanie. Halflingi są bardzo tanie. I przeciwnicy mają duży problem z zabiciem ich szybko, co nie? Bo oni jednak są tani i trzeba na nich jednak użyć jakąś tam energię i ilość tam czasu, prawda? A my w tym czasie użyjemy mojej ulubionej taktyki, czyli balist. Balist możemy nawet dużo naciukać, dzięki nawet 4. To nam da dużą przewagę. I dalej możemy jeszcze naciukać kolejnych halflingów, przez co to nam da więcej czasu. I teraz zatrzymamy czas, weźmiemy sobie balistę i wycelujemy ją w czołg. Wycelujemy w czołg, już tłumaczę dlaczego. No bo to jest najcięższa jednostka. I tutaj już troszeczkę trafiliśmy i czołg jest zniszczony. I teraz został nam tylko Da Vinci Tank, który jest, powinien być prostym celem dla naszej balisty. I udało się, tak jest. Takim sposobem pokonujemy pierwszy challenge i zapraszam was wszystkich do składania propozycji różnorakich challenge'y, czy to challenge'y jakiś może związany z misjami fabularnymi, albo challenge'y w postaci jakichś konkretnych wymagań, że właśnie zniszcz dwa czołgi, Da Vinci Tank i Modern Tank, używając tylko 5000 golda i tym podobne. W każdym razie bardzo dziękuję za to wyzwanie, to było bardzo fajne wyzwanie. Natomiast bardzo dziękuję za to i zachęcam następne osoby do składania takich propozycji, no bo może zrobimy taki cały odcineczek z tego, 10-minutowy i naprawdę będzie bardzo miło. Dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia i do zobaczenia.